O wąsach nagrać film muszę, bo się uduszę. Z tej strony Grzegorz Florida, a dzisiaj wlatuje pierwszy film o wężach, a tematem dzisiejszego odcinka będą Boa oraz ich bliscy kuzyni, strzelce, a.k.a. Boa piaskowe. Boa zamieszkują lasy tropikalne Ameryki Środkowej i Południowej, jak również i Madagaskaru, zaś strzelce można spotkać na Bliskim Wschodzie i na południu Azji, a nawet w Afryce. To co łączy te wszystkie wąsze, to to, że są leniwymi pasibrzuchami, które siedzą w ukryciu i czekają, aż ich posiłek podejdzie im pod pysk, zanim... JEP! Zacznie się kurzyć, świszczeć i się dymić, a wąż owija się wokół swojej ofiary, dusząc ją w splotach ciała i wysysając z niej wszystkie cząstki energii życiowej. Ale bynajmniej przyczyną zgonu nie jest uduszenie z braku dopływu powietrza do płuc. Jest to bullshit, w który wielu z was pewnie wierzy. To pozwólcie, że rozwieję wasze wątpliwości i powiem wam, że tak naprawdę przyczyną zgonu ofiary jest upośledzenie krążenia, przez co do ważnych organów takich jak mózg dociera tak mało tlenu, że ofiara traci przytomność, aż w końcu zdycha, a wtedy wąż może już tylko połknąć zdobycz, począwszy od łba, a ponieważ wąż nie może żuć, to musi łykać ofiary w całości. A na cóż to polują boa? Głównie na gryzonie, choć czasami zjedzą też jakąś żabę czy jaszczurkę, a na opartego nawet ptaka czy nietoperza. W polowaniu pomaga im coś takiego jak ubarwienie. Gatunki naziemne typu boa dusiciel, boa tęczowy czy boa madagaskarski mają brunatno-szare ubarwienie z wykurwistymi wzorkami, dzięki czemu idealnie maskują się na tle opadłych liści. A na drzewny boa psiogłowy, który moim skromnym zdaniem jest najładniejszym ze wszystkich boa, jest zielony, aby te głupie nadrzewniaki nie wypatrzyły go na tle zielonych liści. A strzelce mają ubarwienie dopasowane do piasku, w którym siedzą całymi dniami w oczekiwaniu na zdobycz. Ładny jest też boa tęczowy, który błyszczy po każdej wylince, co nadaje efekt takiej tęczy, od której zresztą pochodzi nazwa tego wąsza. A czym jest wylinka? Jest to naskórek zrzucany przez młode, rosnące węże. Liniejący wąż nie zrzuca skóry, jak to co niektórzy gadają. Skórę zrzuca tylko raz w życiu i to pośmiertnie. I teraz ważne, boa lubią czasem wpełzać do wody, a jeśli gad zostanie pozbawiony tej możliwości, może szlak go trafić. Nadszedł czas na coś, co wielu osobom pewnie rozwali mózg, gdyż boa rodzą żywe młode. Strzelce też. Choć jest wśród nich gatunek jajorodny, strzelec arabski. Podczas chcicy, która ma miejsce, na przykład boa dusiciela, podczas pory suchej, samica wydziela z kloaki feromony, które wabią jej potencjalnych partnerów. A wąż ma dobry węch. Wychwytuje zapach jęzorem i przesyła informacje do narządu Jacobsona, dzięki czemu gady wiedzą, skąd dochodzi zapach i co to jest za zapach. Po czym wąsze organizują imprezę, podczas której samiczka wybierze najlepszego partnera, który zrobi jej dobrze. Ciąża trwa niespełna 4 miesiące, po czym rodzi się rekordowa w tym przypadku liczba młodziaków, nawet do 65. Mimo swojej pojemnej macicy, nie jest ona dobrą matką, gdyż ma głęboko w kloace los swoich dzieciaków, które muszą same o siebie zadbać. A w ich środowisku nie trudno o drapieżniki. Nawet dorosłe czasem padają ofiarą drapieżnych ptaków czy ssaków. Dlatego też w grę wchodzą wykurwiste wzorki na grzbiecie wąsza, które wtapiają go w otoczenie. Jednakowoż w obliczu zagrożenia wąż zacznie syczeć. A jeśli to nic nie da, wydziela z kloaki śmierdzącą wydzielinę, a gryzie dopiero w ostateczności. Inną strategię obrony stosują strzelce. Ich ogon wygląda jak łeb, w wyniku czego drapieżniki głupieją i nie wiedzą, w którym miejscu wąż ma łeb, który swoją drogą jest najbardziej wrażliwym punktem na ciele wąsza. A jeśli strzelec zwinie się w kłębek, to napastnik już w ogóle dostaje mindfucka, gdzie jest łeb. Z ciekawostek dodam też, że małe boa psiogłowe rodzą się czerwone lub żółte, a swojego przepięknego szmaragdu zdobywają z wiekiem. Młodziaki mogą same przystąpić do rozrodu, gdy będą miały 3, no może 4 lata.
Boa są objęte Międzynarodową Konwencją CITES, dlatego też, jeśli chcecie posiadać takiego wąsza, musicie mieć na niego papiery. Aczkolwiek każdy hodowca wam powie, że taki boa dusiciel to wąż dość łatwy w hodowli i mimo groźnie brzmiącej nazwy, nie jest on niebezpieczny. Ba, żaden boa nie stanowi zagrożenia dla zdrowia czy życia człowieka. I to by było na tyle. Dzięki za paukersony i bombelowanie kanału i zapraszam na Discorda, link w opisie. Z diabłem, no i do następnego.